Przede wszystkim znowu poniesiem dalszą część Nox. Idziemy dalej, ponieważ możemy i chcemy i musimy. Tak. Dobra. Na szczęście nasz kolega Conjurer nadal nam towarzyszy. Więc będzie wspomagał nas swoimi konfuzami oraz świetlikami. Tak się nazywa ten czar, świetliki. Pixis. Tak, ten wilczyk coś uciekł. Ale niedaleko. A, spryciarz, co? Tarczy się tak chciał, co? Co powiesz na halabardę straszliwego? Już nie jest taki mądry. Dobra. A, więcej wilczku. Prawie by mnie ugryzł. Prawie by się zasłonił. A właśnie, tutaj. Nie spojrzałem, co tutaj jest. A. Wiecie co? Możemy zrobić takie małe eksperymenty. Tak. Ciekawe, czy coś zabiliśmy tym małym eksperymentem. Chyba nie. Ale chyba wkurzyliśmy jednego wilczka. Wracaj tu. A, słyszeliście to jakieś muszki. Albo szczury. A? Okej. Okay. Ile potek. Haha, szczur nawet od góry. Oszołamia. Spoko. Szczury są dużym zagrożeniem dla życia. Okej, okay, to się nie świeci, więc na pewno jest dobre. Za tym grze już się chyba znudziły mimiki. No dobrze, to dobrze. Podzielamy jej uczucia. No właśnie, skoro tu jest dużo many, to się... oczarować. Coś tu jest? Nie ma? Dobra. Taka jakaś mała kopalnia. Ciekawe, co można kopać w ziemi nieumarłych. Okej, okay, no to chyba już jest wyraźna oznaka. O! Patrzcie, jakiś kupiec. Spoko. Teraz go obczajmy. Spróbujemy go okraść najpierw. Każdego kupca. Z jego cydru. A, mam już za dużo cydru. A. O, patrzcie. Uchronimy kupca przed złym szkieletem. Greetings, traveler. This is a dangerous place for the likes of you. How may I be of service? Możesz poskupywać te wszystkie rzeczy. Troszkę po mniejszej cenie niż poprzedni kupiec, ale co tam? O, shurikeny. Tak, też nam niepotrzebne. Te również niepotrzebne. Co tu jeszcze mam? Steady może się już pocałować. Dobra, co masz na sprzedaż? Całkiem fajne rzeczy ma na sprzedaż. Triple Fireball Staff. O, Grand Wizard Rope of Great Healing. Okej, fajne rzeczy ma. Szkoda, że nie ma żadnych zaklęć. Zaraz zobaczę, czy coś tu jeszcze jest. To jest chyba ten Land of the Dead. Ta gra się zapisała. Tak, więc obawiam się, że to jest nasz ostatni kupiec w grze, jaki spotkamy. Greetings, traveler. This is a dangerous place for the likes of you. How may I be of service? Spróbujmy go kupić jak najwięcej rzeczy. Triple fireball staff. Mech. Mam trochę zwykłych fireballowych w zanadrzu. O, recharge. Za 10 500.
byłoby mnie stać. Pytanie, czy potrzebuję czegoś takiego? W sumie byłoby to całkiem niezłe. Ale musiałbym wydać całą moją kasę. A czy w takim szkoda? Mam już Mighty Wizard Rope of Antis up. Mam to. Mam w sumie wszystko, co on mi może zaoferować. Okej, dobra, no to kupmy to. Tak. Przy okazji za resztę kasy mogę coś naprawić. Przykład hełm. To. I to. Dobra. Mam nadzieję, że nie przewaliłem właśnie jakoś mojej kasy na marne. Dobra. Złapię sobie może w drugą rączkę to mój nowy nabytek. Dobra. I spróbuję się zapamiętać, że mogę czegoś takiego użyć w razie czego. O, przykład. Tak. Nie było zbyt skuteczne. A! Mogłeś, panie, więcej meteorów rzucać. Dobra. Dajcie spokój, to przecież musiał w niego trafić. Ciekawe, czy zanie many działa również na kostur. Chyba nie. Tak, to trzeba ręcznie podejść. Okej. Okay. Nie zmienia to za bardzo. Nie ubóstwia to za bardzo jego użyteczności, ale okej. Okay. Dobra. Coś to jeszcze mamy do ubicia? Łóżki. A tutaj coś? Chyba nie. Dobra. To chyba to tyle, przyjacielu. Dobra, sobie manę. Aż trzymaj manę na podróż. Może ci się przydać. No i na razie wchodzimy do tego zamku. On wyraźnie się wypowiedział o tym, że nie zamierza tam wchodzić. It is the final component to the staff of Oblivion. You must retrieve the very thing Hecuba stole from you in the first place, lad, and the thing that brought you here from Earth, the orb. Only once it is housed onto the staff of Oblivion can the Weirdling's power be harnessed to draw the evil souls of the Necrolancers from the undead and force them back into the orb. Where they have been trapped for years. You cannot return without the orb. Otherwise, all is lost. Okay. No to staramy się nie nawalić. Zresztą, czy kiedykolwiek nawaliliśmy? Nie tak w jakimś sensie, w którym mogliśmy temu zapobiec. O, patrzcie. Nowy irytujący przeciwnik. Okej, fajnie. Dobrze wiedzieć, że zabija go jeden fireball. I zapewne zauważyliście już te dziury w ziemi, które z pewnością chciałbym uniknąć. O! Dałem się nabrać. Dobra, co my tu mamy? Invisibility, poziom trzeci. Ha. Oni są denerwujący. Strzelają tak szybko jak te mechaniczne stworki, które spotkaliśmy w pierwszym rozdziale. To są dużo bardziej odporne. Au! Okej, okay, dużo zombie. Okej. Okay. Czy co jednak nie żałuję zakupu tej laski? Ale nie ma ona duże, tak dużych obrażeń.
A z pewnością dodatkowe ładunki są przydatne. Okej, dobra, teraz pewnie długo będę musiał spędzić na jej regenerację. Okej. Tak, to wyłączyło kolce przynajmniej tutaj. Co ja tutaj mam? Detect from poison, okej. Nie wiem, czy będziemy potrzebowali tego teraz. Okej. Dobra, tu są kolce. Może jednak tam wiem to z powrotem. Okej. Ktoś jeszcze chce się napotoczyć na kolce? Więcej tych panów. O, i więcej tamtych panów. Myślałem, że Dispel Undead będzie więcej Undeadów za sobą zabierał. Jestem troszkę zawiedziony. I jest jeszcze ci państwo. Nie? Okej, też pewnie będzie kolejne towarzystwo. Tak? Nie, tutaj już było towarzystwo najwyższe. Ajajaj. Serio? Ciężko trafić w jednego zombie. Hitboxy mnie dzisiaj nie lubią. Dobra. W tej grze chyba nigdy mnie nie lubiły. Hej. Chcesz się przywitać? Z moim fireballem? Tak, okej. Dobra, zombie to martwe zombie. Każdy wie. Poszukiwacz przygód. A sprzedałem fireball. Tak lubię. Niespodzianka, fireball. Szczęście, że jestem dosyć odporny na moje własne firebole. Dobra, nauczyliśmy się czegoś nowego, że firebole z laski mają ograniczony zasięg. Okej. Dobra. Patrzę, czy coś tutaj było do zgarnięcia. Było. Dobrze, że się wróciłem. Mighty Letterbuff Anti-Zap and Running. Okej. Wiecie co? To mi się może przydać, wziąwszy pod uwagę to, że zwróciliście uwagę, tamten licz strzelał w nas piorunami. Więc anti-zap to może się przekazać całkiem życiodajną opcją. Okej, dobra, co my tutaj mamy? Jakieś groby. Z pewnością nic z nich na mnie nie naskoczy. Okej, wygląda na to, że mamy dwie ścieżki do zbadania. Okej, chodźcie, chodźcie. Ha. Gdyby nie blokowali moich fireballi, to byłbym bardzo wdzięczny za to. Cześć! Tak, lepiej. Widzicie? Muszę się powinien o nich uczyć posłuszeństwa. Okej. Dobra. Teraz słyszę ich. Są podłe małe stworzenia.
A z pewnością to nie będzie jakaś pułapka, która zepchnie mnie tam. Nie. O! Lightning stuff, okej. Muszę się parę kolejnych może przydać. Okej. Będę potrzebował jakiegoś obciążenia. Ale całkiem spoko, sporo jest tutaj. Zobaczmy to. Ha. To trochę za daleko. A, tak. Tak? Tak lepiej, dobra. Okej, okay, widzę te dziury w podłodze. I oczywiście musiałem w nie wpaść i tak. Done. Okej. Pierwsza dźwignia. Fajnie, że nie umarli, mają w swoich chatynkach mnóstwo kamieni many. Gdzie kolega? Okay. Fajnie. A tak z tymi dużymi grupami lepiej. Czyli wydajnie się im buduje. Tak. Czy mam już maksymalny poziom? Jeszcze nie, brakuje mi jeszcze troszkę punktów doświadczenia. Okej, okay, spoko. Dobra, co my tutaj mamy? Nic, tak po prostu dźwignia. Spoko, spoko. Pewnie wyleciały te małe, wredne stworzonka stamtąd, co? A, dokładnie. O, szczęście całkiem nieźle działają na ich magiczne pociski. Ha! Oraz sama laska. Tam jeden widziałem odlatywał. Spoko. A nieźle mnie urządziły. Za sprawą braku magicznej osoby. Tak. Co my tutaj mamy? A, więcej ich. Tak lepiej. Lepiej. Tak lepiej. Czy masz jakiś kolegów? Tak, fajnie. To mi się podoba. Okej. Co my tutaj jeszcze mamy? Ta, więcej ich. Ha. Był szczęśliwy czas. Nie rób uników. Proszę cię. Tak lepiej? Dobra, jak naciśnę te drzwi, z pewnością więcej tych badziewi wyskoczy ze ściany. Muszę być przygotowany. Tak, z pewnością z tyłu też coś wyjdzie. A to pewnie też muszę być przygotowany. O, cześć! Okej, nie zdążyłem przełączyć. Okej, było całkiem dobrze. Czy to coś z tyłu się otworzyło? Nie. Być może byłem za wolny, żeby tam wejść. Teraz to już przepadło na zawsze. No cóż, trudno. Ciach, ciach. A. Kolega również. Dziękujemy. I więcej drzwi. I kolejne korytarze. Okej, okay, potrzebujemy rubinowy klucz, a tu przyjmy złoty klucz. Okej. Okay.
wygląda solidnie. Jakiś teleport. Czy co? Nie, ja się nie bawię w teleporty na razie. Aż coś mi przypomina, co się kryje za tymi teleportami. Natomiast z drugiej strony jest chyba troszkę ciekawsza rzecz. Tego zbadamy najpierw tą drugą stronę. O tak, dokładnie, już to pamiętam, już to pamiętam. Dobra, co my tutaj mamy? Channel Life. Ta, bezużyteczny czar. Okej. Jaka ładnie wyglądająca krypta. Ciekawe, co może się w niej znajdować. Zobaczmy. Wampir! Nie! To jest wampir z młotem. Z dużym młotem. Dobra, zobaczmy, czy na wampira będzie działał wysłanie numeru. Nie. Wampir w tej grze nie jest numer. Okej. Przyspieszenie. Okej. Aby się lepiej celować. Okej, albo... Okej. Niego działa. A, widać, że ma odporność na ogień. Więc może... Szok by na niego podziałał. Gdzie ja miałem szok? Tutaj aż dopiero. Tak, lepiej wolę nie do niego nie podchodzić. Dobra. Okej. To jest całkiem skuteczne. Dobra. Z jakich powodów wydaje on dźwięk jak czarnoksiężnik? Dobra. Już się zepnęcie? No dobra, padł. Zobaczmy, co tu miał. Mighty Clock of Dragon Scale, to się przyda? Mighty Warhammer of the Lich, to by się przydało, gdybym był czarodziejem. To również by się przydało, znaczy gdybym był wojownikiem. Ta, całkiem fajna zbroja. Bardzo ładnie wygląda. Jak się nałoży na kimś, kto potrafi ją nosić. Okej, w ten sposób otrzymaliśmy szorubinowy klucz. Ze zwłok wampira z młotem. Ha, ha, ha. Tylko Nox serwuje nam wampiry, które gonią nas młotem. I za to uwielbiam tą grę. Dobra. Tworzymy sobie te drzwi. O! To mamy łamigłówkę. Okej. Chyba właśnie rozwiązaliśmy łamigłówkę. Musimy tak drugą rozwiązać. I cóż, w następnym odcinku rozwiązujemy drugą skomplikowaną łamigłówkę. Szukamy więcej wampirów z młotami, chociaż już pewnie żadnych nie znajdziemy. I idziemy dalej do Hecuba, aby zabrać jej klejnoty. Jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.